witajcie ponownie. Zapraszam Was na kontynuację naszej przygody w grze Crown Quest. Słuchajcie, kontynuujemy naszą przygodę. Jesteśmy obecnie w Egipcie, w mieście Rakotis. W tym odcinku udało nam się skończyć pierwszy akt, tak jakby, tak? I dość spore nawiązanie do Diablo. Halo człeki, weterani. Dobra. Może byś się ruszył trochę do roboty. Jednego, drugiego ubiliście. Nie, jesteś tu, siedzicie. Dobra, o co chciałem powiedzieć. Na razie dostaliśmy dwa questy poboczne. Quest główny mamy szukać jakiś zwój w bibliotece. Wszystko sprzedałem. Talon esencji gdzieś nam został, dobra. Mamy zadania poboczne w akcie drugim. Pamiątka. A nie, to tylko jedno ma. Szakalo człowiek, przepraszam. Bardzo mi się to kojarzy ze szczuroczłekami przedniego aktu. Leżę pieś. Musimy się skupić na paniu głównym, na znaleźć zwój inwokacji w bibliotece w Rakotis. Biblioteka Rakotis. Działamy. Ten tam, co tam stoi, przepraszam bardzo. Co to by się tam dzieje? W jakichś ulicach biedoty, czy co to jest? Chcieli pojechać do Kairu, tak to właśnie wygląda. Miasto, a tutaj... Bierz mnie, czy mnie nie bijesz, bo ja już nie wiem. Same pierścionki dropią. Tablica doświadczenia, to nam się... kolosalny skorpion. Czyli tu będą chyba te gruczoły jadowe wylatywały. Kojarzy. Paliśmy tam gruczołu jadowego do jednej z tych naszych tajemnych formuł. Tam i łucznicy bez... Mieć dwie na raz. Padło ciekawego. Kim ty tam walczysz, kolego? Jak na razie 15 poziom. Tu gdzieś będzie ta pamiątka. Jeszcze harpie. Liczone jako harpie, mam nadzieję. Ale pióra, czy też nie? Pana opończa bystrości. Mam nadzieję, że ta opończa już jest lekko lepsza. Mamy chowaną, a to jest 8, 17 inteligencji, 35. Dobra. Tą mamy silniejszy atak. Idziemy tu. Padło, gruczoł jadowy, tak właśnie. Dobrze, mnie pamięć nie myliła. Gruczoły jadowe wypadają. Czy pajęczych przyjaciół. Pajęczaki. Troszkę dziwnym odwłokiem. Wiem, kto się... A ten odwłok zakończony oponem z kolcem jadowym. Źle tu idziemy. Thank you.
jakoś tak trochę opał. Jeśli projekcji nie możemy nosić, bo jest... Jest. Rakoty. Cześć. Robiony kostur nekromancji. Zobaczmy, co to masz. 13,39. Wrażeń. Nie. Ta laska jest... jest troszkę lepsza. Nadal. Tą laskę zdobyliśmy bardzo wcześnie w akcie. Nadal nam służy. Dotyka Brakotis. Bo wiemy, że tu mamy przyjść. Teraz się wróćmy, bo tu mamy expa za boczne zadanie, więc dajmy sobie je. Czemu nie? O. Tu jeszcze kasa, duży kufer. Brzmią jak mój karcony pies. Doświadczenia, no to ile kapliczek doświadczenia? Kapliczek doświadczenia dzieje, ale brakuje sporo. Tu już Rakoty, jest dzielnica biedoty. Tu nie. Tam w dół jest przejście. Chodzi jakby tam... nie ma przejścia. Podejrzewam, że też nie ma przejścia. Po dobrej roboty. Ten kostur. Naprawdę? To najmniej dziwne to jest. Idziemy dalej. Gdzie jest ten koleś? Bardzo dziwne. To jest ten miecz. Dobra. Nic to nic. Stało, zobaczymy. Jak mówię, powrót do... po kilku latach. Nie. To gdzieś tu w tej dzielnicy będzie.
Nie no, wszystko, wszystko. Tu mam zagwozdkę jak przy powalu w poprzednim aktu. Nie ma przejścia, no. Nic, no trudno. To jest. I dalej, no, może. Nie wiem, jak to zrobić. Powinien być tu gdzieś ten. Dalej będzie. O, to zobaczmy. Do tego. Zobacz tak. Thank the gods that you are here. I have done everything that could to keep the beasts from the library, but now these things are everywhere, even in our archives below. These monsters are burning and destroying everything, with no respect for the knowledge our sacred scrolls hold. Please stop them. Proszę, trzymaj je. Jak będę wyciszał na rozmowie, łatwiej będę dublował głosu patrola z gry. Archiwa biblioteczne. Dobra. Jak duże te archiwa biblioteczne są? Ogromne. Nie? A. Dobra, słuchajcie, mamy już tego. Idziemy teraz w piromanty. Wbijamy na razie czary ognia. Tak jak zaplanowaliśmy sobie, potem będziemy rozwijali sobie czary. Ej, duże. I to w ogóle nie sprawiają nam żadnego kłopotu. Pikuś. A, jednak wypadło coś ciekawego. Jak to wyjmy z miejsca, więc wróćmy. Do Rakoti. Hurry, the monsters will be here. What do you want? Quick, before I pack up. Be careful. Is that lazy boy? Oh, hello. So long. Troszkę te skrzynki są pełnione. Niepotrzebnie odblokował wartość. Która to będzie. Nie wnosi za bardzo. Znaczy z tego poziomu. Ale dobra, nic się nie dzieje. Trzeba było sprawdzić. Czy tam takim coś. Tak tego magusa, co? Esencja chwały Amun-Ra. A, ma. I tak jak pamiętam, tu robią inne rzeczy. A, tu nie. Patrzcie tu chłopaki. Idziemy dalej. Tu. Okej, chodzimy sobie. Wszystko. To wszystko tu macie? A, co tu? A, odwetu. Żeby to dropiły jakieś inne rzeczy, to fajnie, bo byśmy troszkę ekwipunku zmienili sobie. Ale póki co nie zmieni.
To nam fajnego wypadło, to nam fajnego wypadło. Nawet ten przeciwnik na koniec pierwszego aktu nie za bardzo co wyrzucił. Babo. O! Bardzo fajnie. Skoro mamy zjawy, to może poleci ektoplazma, co? Dała właśnie. Dała rzadko. Odmrożenia. Silny puklerz rozumowania. To dlaczego, jak dropią zielone rzeczy, to dropi pod wojownika, a nie pod naszego maga? Czy żołnierze, jakieś szkielety wyskoczyły z posadzki, jakbyśmy byli na jakimś cmentarzysku. A poszli. Upadły generał, upadły mag i zero ektoplazmy. Małe. Zejście niżej jeszcze. Wszystko odkryć. Super. Fajne dropy, chociaż tyle, że kasa będzie iść po stronę. Odkrywa się, odkrywać. Eks nam wpadł. Nie. O, obręcz kinezji. Proszę bardzo. 26 zbroi. 23 odporności do 60 kontrataku trucizną. 36 obrażeń. Zobaczmy. Ty masz takie dobre rzeczy? Ty masz 26 obrażeń od żywiołów. A ty masz 36%. Jak to jest zrobione? No, to ma większą regenerację zdrowia. Nie no. Jak to jest zrobione? Regeneracja zdrowia od 3 daje regenerację nam. Ale to ma więcej. Co to jest ten zły? Jak założę to, mam 4,80, czyli co? To jest jakieś dziwne. Co? Biorę to, bo to jest, widzę, że tu jest minus 3, aha, minus tutaj. No nie, zostajemy jednak, bo to jest zeszczeszczona, to jest tam minus, to nie chcemy minusu. Żadnego minusu w naszych rzeczach. Królewski kufer jakiś. Silne haftowane onuce. Te?
Chowane uncy zdrowienia, no to zmieniamy na pewno. 8% do siły, 5 do zdrowia, 27. Raczej, że zmieniamy kolorek. Jak chcieliśmy, tak zmieniliśmy, przynajmniej jedną wieżę. Już przekroczyliśmy magiczny 1000 życia, więc będzie trochę łatwiej, więcej, większą szansę przeżywania. Się wróciliśmy, przynajmniej zmieniliśmy sobie tą jedną rzecz, tak? Wydaje mi się czas, kiedy cały czas się działo na Diablo 2 na laderze i 8 efrany. Ale rany, żeby tylko expić. Działo się, się taka nie nudziła, a tu podobnie. Biegasz. Pęcia. Krypta biblioteki. Darwych, Ferne. Dobowy czerw. Wity wysień, czy coś takiego z nich wypadało. Skarabeusze, no oczywiście muszę mieć skarabeusze. Egipcie, pseudo-Egipcie. Sztywny pancerz. Chyba z tych. Karabeusz leciało. Tak. Wow. Aha, zapomniałem, że on tak truje. Ostro zresztą. Zapieczętowane, dobra. Podejdę bliżej, to może cię machnę za trzy, co? Tak jak plujesz, to bez sensu. O, aż to rozpadłeś. Tutaj, skarabeusz już ogarnięty. Otwierajmy, co tu może otwierać. Ale coś jeszcze jest. A? Karabeusz padło, bo po to. Per, flesk, per. I ma statycznie. Ja my mamy, potrzebujemy na następny poziom. Takich 2000 z niego wypadło, to by się musiał 4 razy przyjąć. Zobaczmy. Pocisk żaru. O! Esencja złotego runa. To było. Co ta esencja daje? 12 wrażenia o podpoważeń. 12 odporności. Dobra, co to jest? Tynce chwał Amun-Ra, skóra, wiedźmy, sztywny pancerz. Dobra, mamy nic. Wokacji bierz. O, myślałem, że zajmuje tyle miejsca, co... Jak wygląda zwój inwokat? To jest. Kojarzyło mi się ze zwojem infusa z Diablo 2. Okej, wyszliśmy do basenu Hathor. Okej, na chwilę obecną dziękuję wielkie za uwagę. Kończymy odcineczek. Od jutra zaczniemy w basenie Hathor.
Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem, napiszcie jakiś komentarz, a jeżeli jesteście zupełnie nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco. Trzymajcie się, cześć!